Znaczy nie, no po pierwsze dzisiaj sobie uświadomiłem, że co najmniej połowę filmu w ogóle nie pamiętam. To znaczy... Wiesz o czym, ale bez szczegółów. Tak patrzę, aha, po jakimś czasie oczywiście to przychodzi. Nie no wiesz, to trochę dużo. Się szybko, my robimy, pracujemy szybko. Czasami nie dwa filmy w roku powstają. No tak. Jednego się przykłada, drugiego mniej. I to potem tak, a są też sentymenty, na przykład to jest film, do którego mam ogromny sentyment. Lubisz ten film? Lubię ten film, przede wszystkim tych ludzi, o których film powstał. To była moja właściwie szwedzcy rodzice, można powiedzieć. My się zaprzyjaźnili i zrobiliśmy trzy filmy. Właściwie prowadziłem sprawę, że do końca. O miłości i mogę to potwierdzić z osobistych względów, że za miesiąc z moim mężem obchodzimy 50. rocznicę ślubu. Lubisz oglądać swoje filmy czy nie? Nie wszystkie. W każdym razie jak wie, przyciśnięto, bo ja przez wiele strasznie wiele lat nie robiłem w ogóle żadnego filmu w Polsce. Mnie przycisnęli szpędzi, że ja sobie tak jeżdżę, żebym wreszcie wjechał do Polski. Jezu Maria, co ja mam tutaj zrobić? Ja sobie przypomniałem to towarzystwo i to miejsce, które bardzo mi przypadło do gustu. Jak złamałem nogę, to tutaj właśnie mnie zaproszono i żebym adolescencję przeszedłem skutecznie. Zrosła się i właśnie bardzo miłe wspomnienia mam. A ponieważ tak się złożyło, że jak mówię, że właśnie teraz ja będę tutaj robił film, nie pytajcie mnie Państwo o czym. Bo ja dość późno wiem, o czym jest film. Ale w każdym razie też chciałem w jakiś sposób przestać być obcym tutaj, prawda? I to myślę, że Państwo mi w tym wcześniej czy później pomogą. Ja jestem dokumentalistą nie z marzeń, nie z tego, że ja chciałem być filmowcem, tylko jak miałem 30 lat i przyznam, że no, żyłem może nie całkiem tak jakoś według marzeń rodziców, ale w każdym razie uważam, że żyłem dość dobrze. Mama mnie spytała, z czego ja będę żył. No, dotąd to żyłem z mamy pieniędzy. I wtedy ja tak przez przypadek obejrzałem dwa dokumentalne filmy w telewizji. Jeden i drugi był gdzieś tam z dalekich jakichś antypodów. Ja tak sobie pomyślałem, nie o tych filmach myślałem, tylko o tym, że ktoś tam pojechał, jeszcze mu za to zapłacili, przeżył jakąś fajną przygodę i tak dalej. I sobie, cholera, to jest coś dla mnie. Znałem wtedy Wojtka Matrzewskiego, reżysera, fabularzysty, i jak mu powiedziałem, że ja się interesuję filmem dokumentalnym, mówi, to sobie tylko błagam cię, nie iść do szkoły filmowej, bo stracisz czas, tylko pójdź gdzieś na studia dziennikarskie, telewizja, to tam szybko i tak było. Ja 3 lata później już robiłem pierwsze krótkie. A potem jak wyjechałem z Polski, mając za sobą 2 albo 3 filmy zrobione plus dużo reportaży, to ja co ja miałem powiedzieć tam? No to jest jedyne, co ja potrafię. Tak, jeśli w ogóle potrafiłem. I ta Szwecja okazała się jakimś cudownym wyborem. Nikt mnie nie pytał o nic, tylko proszę bardzo, zostań, potrzebujemy ci i tak dalej. No i tak się do dziś dziwamy. No i teraz tam mam jakieś zobowiązania wobec nich, więc ten film nasz tutaj wypadł dobrze. Od razu uprzedzam, że istnieje ryzyko, że nie wszystkim się będzie podobał. Ale tak. No masz już to wiesz. Dlaczego ja tak chciałem ten film pokazać, bo to jest film zrobiony z serca.
ja szukałem, byłem gdzieś w Brazylii, robiłem film i nie wiem jak do tego doszedł, ale zbudziłem się w hotelu w Buenos Aires, czyli w innym kraju i byłem głodny. No i poszedłem sobie gdzieś tam szukać restauracji, znalazłem restaurację, w której była bardzo fajna atmosfera, takie przytrzymane światło i siedzieli naprawdę starzy ludzie, to znaczy starsi ode mnie gdzieś. I myślałem, że oni się w ogóle nie podniosą, że w ogóle myślałem, że tam jest takie jakby żeby posunąć. Ale zawiało tango. I oni zaczęli tańczyć tango, słuchajcie. Oni tańczyli takim, bo tango to ma dużo tych różnych takich tych, a to jest lampasso, czyli szczotka. Że tańczą nie odrywając nóg od tego. O, ale ja, jest, mam. Ja sobie pomyślałem, kurczę, to jest temat na film. No dobrze, a to jest Arytmian Szwecja. To ja mi się staję w Szwecji znany. Zacząłem jeździć i znalazłem. Tylko, że zanim ja sfinansowałem, bo to trwało około roku, to ci państwo, jedno umarło, drugie wyjechało do dzieci. A ja zostałem z tą ideą. Ja się wtedy zaparłem, ja skłamałem, że ja mam tych bohaterów. I dostałem pieniądze i zacząłem szukać bohaterów do idei. I znalazłem. Nie zapomnij, kochana, o tym, co śpiewał dla ciebie. I to jest właśnie rezultat tego, oczywiście, to wielkie przeżycie. Myśmy zrobili 3 filmy. Jak będzie okazja, to pokażemy drugi i trzeci. Trzeci to wyznacie. To jest. To właściwie jest dla mnie najlepsze. I tu ja właśnie zrobiłem taki początek mojej kariery, bo ja tu wprowadziłem humor. To znaczy ja doszedłem do wniosku, że można też przy pomocy dokumentu ludzi troszkę rozbawić. Tak? Tak jak Jurek już mówił, my się znamy od dzieciństwa. A propos tego filmu, który będzie tu kręcony, ja mam obawy nie o to, że to będzie niedobry film, czy nie tego, bo ja znam wszystkie filmy Jurka, więc to pełne zaufanie. Bałam się tylko o to, że przy kręceniu nasza przyjaźń może się skończyć. Bo my wieczorem się kłócimy, a rano się przepraszamy i jest coraz lepiej i lepiej. Więc to tyle słów o tej jakości tego filmu, który ma być. Ja po prostu się boję. Tyle. Rzucało Czarnuńko swoją miłosną piosenkę.